Witam wszystkich, słuchajcie, na spotkaniu z właścicielem kancelarii Klarum, jak i również witam serdecznie Jacka. Nie wiem, czy pani mecenas jest nasza. Posiłkuję się, słuchajcie, pani Milena, nie wiem, a jest pani Milena, widzę. Jestem, dobrze. Tak, witam serdecznie. Słuchajcie, to są osoby, które specjalizują się w pomaganiu tak naprawdę klientom w odzyskiwaniu większej, mniejszej części pieniędzy za umowy w bankach, za kredyty. Dzisiaj będziemy to omawiać szerzej. Dotyczy dzisiejszy Zoom, słuchajcie, kredytów. Ja mam, słuchajcie, notatki, żeby nic nie umknęło. Kredyty walutowe, kredyty gotówkowe i to jest w ogóle istotna rzecz. No i WIBOR. Więc każdy, kto posiada kredyt, bo wiem, że ten nagranie pójdzie w świat, niech się zgłosi do nas i każdy będzie rozpatrywany indywidualnie. To jest bardzo ważna rzecz. Więc my później tutaj w komentarzu, jak już będzie Kuba, Jacek czy Milena będą opowiadać i tłumaczyć, jak to wygląda, przynajmniej zarys, to ja później wrzucę informacje, żebyście mieli kontakt i żebyście się odezwali do kancelarii sami indywidualnie i wtedy już będziecie rozmawiać. Więc może na początku, słuchajcie, ja przedstawię naszych ekspertów. Czyli tak, może zacznę od Jakuba, bo od właściciela. Kieszczyński Jakub, słuchajcie, cały w ogóle pomysłodawca i prezes całej kancelarii, więc genialnie, że w ogóle wymyśliłeś to wszystko, że każdy może przyjść. Od lat, słuchajcie, Kuba się zajmuje kredytami, więc jest specjalistą, profesjonalistą od tego, więc na pewno każdy jest w dobrych rękach. Pani mecenas Milena Mocarska, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. No i mamy Jacka, który teraz zniknął. Jacek Mikołajonek, żebym tutaj nie pomylił. No i słuchajcie, Jacek tutaj jest wielokrotnym stypendystą Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w kancelariach i w Polsce, jak i za granicą. No i słuchajcie, brał udział w wielkich projektach, takich jak budowa Stadionu Narodowego, czy stadionu we Wrocławiu, hotelu Hilton w Warszawie. No i słuchajcie, brał udział w procesach w imieniu konsumentów przeciwko wielkim instytucjom finansowym i towarzystwom ubezpieczeń. Jeżeli coś ominąłem, to na pewno mnie poprawicie. Ale istotą rzeczy jest to, że to są profesjonaliści i oni zajmują się waszymi sprawami, które jeżeli macie kredyt gotówkowy, walutowy lub WIBOR. Teraz może zaczniemy od kredytów, słuchajcie, walutowych, ale tak, skieruję może najpierw pytanie do Jacka, do Jakuba, do właściciela. Jakub, wasze współprace, jak wygląda wasze efekty na przestrzeni lat i jeżeli mógłbyś wprowadzić do kredytów walutowych i przypuszczam chyba Jacek później przejdzie do tego tematu. Oddaję tobie głos. Okej, jeżeli chodzi tak pokrótce, w jaki sposób działamy, to przede wszystkim najpierw wykonujemy bezpłatnie analizę prawną takiej umowy. W momencie takim, kiedy wiemy, że z daną umową możemy tutaj podziałać, czyli możemy doprowadzić do unieważnienia takiej umowy, to wówczas dogadujemy warunki, podpisujemy umowę, pełnomocnictwo i zaczynamy działać, jeżeli chodzi w sprawie tej, z którą przyszedł do nas klient. Więcej o szczegółach, o tym, do czego dążymy, jak to wygląda, opowie Jacek i myślę, że najlepiej tutaj wprowadzi i w skrócie opowie, jak to wygląda. Dzień dobry, witam serdecznie.
Zgadzam się oczywiście z tym wszystkim, co powiedział Jakub oraz Sebastian. Prawdą jest, że od kilku lat zmagamy się w dosyć dużych procesach z instytucjami finansowymi. Te procesy z roku na rok są coraz szybsze, te procesy coraz są korzystniejsze, rozstrzygnięcia tych procesów, a mianowicie dlatego, że orzecznictwo polskie, bazując na orzecznictwie europejskim, w sposób jednoznaczny wskazuje, że tego typu umowy, czyli umowy, które mają te zapisy dotyczące waluty u siebie, są obarczone wadą prawną i te postanowienia nie mogą dalej obowiązywać w tych umowach. Nie ma to znaczenia, czy to jest umowa spłacona, czy to jest umowa, która jest, obowiązuje w dalszym ciągu i ją spłacamy, ponieważ nawet jeżeli ta umowa została spłacona 5-10 lat temu, to sąd w momencie, w którym składamy taki pozew do sądu, ma obowiązek zweryfikować jej prawidłowość na dzień zawarcia tej umowy. Czyli mamy takie sytuacje, w której na przykład klienci zawierają umowy w 2002, w 2003, umowa jest spłacona w 2015, już właściwie zapomnieli, że mieli kredyt walutowy i okazuje się, że w momencie, w którym jednak odkopią tą swoją umowę i prześlą ją do nas, my damy zielone światło do tego, że możemy występować i możemy odzyskać wszystkie kwoty, które wynikają z tak zwanej nadpłaty względem pożyczonego kapitału. Przechodząc w ten sposób do tego, co dany kredytobiorca może uzyskać w związku z takim procesem sądowym. Każda umowa to określona suma pieniędzy, którą kredytobiorca otrzymuje tytułem właśnie celu, który został wskazany w umowie. I dla przykładu, jeżeli ktoś pożyczył 200 tysięcy lub 300 tysięcy, to jest jedyna kwota, którą w sytuacji, w której mamy wadliwą umowę, jest to jedyna kwota, którą powinien zwrócić do banku. Wszystko to, co jest powyżej tej kwoty, przewyższające tą kwotę, czyli każda złotówka z tytułu odsetek, każda złotówka z tytułu kosztów poniesionych z tejże umowy, podlega zwrotowi w całości na rzecz kredytobiorców. Ja mam tu pytanie, Jacku. Jaka skuteczność jest w tych wszystkich sprawach teraz? Bo kiedyś domyślam się, że to w ogóle dłużej trwało wszystko, ale jak dzisiaj to wygląda? Więc tak, jeśli miałbym powiedzieć o czasie, w którym kredytobiorcy wygrywają sprawę, to jako że nasza kancelaria prowadzi te sprawy już od ponad 10 lat, to muszę powiedzieć, że mamy jeszcze takie sprawy, które są z 2017 lub 2018 i które trafiły do takich sędziów, którzy niechętnie orzekali w tego typu sprawach i dalej są w toku. Natomiast te nowe sprawy, które przyjmujemy i które oddajemy do rozpoznania przez sąd, no one już są zazwyczaj wysyłane do wyspecjalizowanych wydziałów kredytów walutowych lub też do sędziów, którzy po prostu orzekają w tego typu sprawach. Dlatego też czas oczekiwania na rozstrzygnięcie tego typu procesów w chwili obecnej już się zmniejszył i należy przyjąć, że jest to jakieś półtora do dwóch lat. Oczywiście mamy Warszawę lub takie duże skupiska, gdzie mamy wiele sądów, tak jak na przykład Śląsk, gdzie jest tylko jeden sąd apelacyjny, a więcej jest sądów okręgowych, no to akurat Warszawa i Katowice to jest ten taki obręb, w którym faktycznie dosyć dłużej się czeka potem jeszcze na apelację, około roku. Natomiast średnio trzeba przyjąć, że to są jakieś 2 lata od momentu złożenia pozwu. Jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest skuteczność, to jeżeli nie mamy do czynienia z osobą, która w momencie, gdy zawierała umowę, była pracownikiem banku i sama sprzedawała tego typu produkty, czyli właściwie sama dokonywała, namawiała klientów do tego, żeby brali takie kredyty, a teraz sama mówi, że ona nie wiedziała, co jest w tej umowie,
to jeżeli nie mamy do czynienia z taką osobą, albo nie mamy do czynienia z osobą, która wzięła ten kredyt i nie skorzystała z niego w taki sposób, jak zostało to zaplanowane, czyli na przykład nie skorzystała celem zakupu nieruchomości, w której miała mieszkać, tylko po prostu zainwestowała te pieniądze, to należy powiedzieć, że jest to 100%. To są dwa warunki, które nie spełniają, jakby wychodzą z nawiasu tego, który klienci, kredytobiorcy wygrywają, tak? Okej, teraz, bo na pewno duża grupa osób będzie tego słuchać z różnych stron Polski. Czy mówimy o całej Polsce, czy mówimy o jakimś regionie, czy mogą z każdego regionu klienci pisać do Was? Zdecydowanie z całego regionu. Od 2023 roku została wprowadzona nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która umożliwia dwie rzeczy, które są bardzo istotne dla takich klientów. To znaczy po pierwsze, że sądem właściwym dla rozpoznania każdej sprawy będzie sąd zamieszkania danego klienta, sąd właściwy dla zamieszkania kredytobiorca. Mianowicie to powoduje, że ten kredytobiorca nie będzie musiał jechać do Warszawy, mieszkając 500 kilometrów od tej Warszawy, bo to był trochę problem. Mianowicie ludzie nie do końca chcieli jechać do Warszawy, do centrum, do sądu. To wszystko, gdzie jeszcze są banki, i to była trochę bariera dla tych ludzi, żeby nie występować na drogę sądową przeciwko ogromnemu podmiotowi, jakim jest bank. Przyjechać do tej stolicy i ta stolica, która może przytłoczyć, jeszcze ma sprawić, że mają się spotkać w sądzie. Teraz sądem właściwym jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania i to ułatwia bardzo dla tych kredytów mniejszych, z mniejszych miejscowości. A drugą istotną kwestią, która jest bardzo, bardzo dobrą nowelizacją, a mianowicie jest to, że większość rozpraw odbywa się zdalnie. To oznacza, że kontakt z nami, czyli jakby rozpoczęcie współpracy z nami, nie wiąże się z tym, że klienci muszą na którymkolwiek etapie spotykać się z nami i przyjeżdżać do naszej kancelarii. Tak jak dzisiaj widzimy się na Zoomie, zawsze przed każdą rozprawą przygotowujemy klientów właśnie w tej formie zdalnej, a następnie również zdalnie odbywamy takie rozprawy. Wobec powyższego klienci czują się komfortowo, będąc w swoim domu przed własnym komputerem. To zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji, żeby wystąpić na drogę sądową. Okej. Jak sama nazwa wskazuje, kredyty walutowe. O jakich walutach mówimy, bo klienci mają w różnych walutach kredyty? W ogóle nie powinniśmy się skupiać tak naprawdę na tej walucie, to znaczy nie powinniśmy podchodzić do tego, że jeżeli mamy inną walutę niż frank szwajcarski, który jest w takim obiegu informacyjnym, obiegu medialnym jako ta waluta, która jest właśnie wadliwa, to nie powinniśmy nic robić ze swoją umową. Nie ma znaczenia, czy to będzie euro, czy to będzie dolar, czy to będzie jen, czy to będzie frank. Istotą jest to, że dane postanowienie jest postanowieniem niedozwolonym, a czy jest to napisane frank, czy euro, czy dolar, to już jest tylko literalne brzmienie konkretnej waluty. To będzie miało znaczenie w zakresie tylko i wyłącznie tego, jak dużą korzyść można uzyskać. Czyli jeśli spojrzymy na przykład na 2006 rok, i spojrzymy na to, że frank był wtedy po 2,20, a dzisiaj mamy po 4,50, no to ta różnica kursowa jest bardzo duża. Jeżeli spojrzymy na 2006 rok i euro, które było na przykład po 3,90, a dzisiaj jest po 4,30, to ta różnica jest mniejsza. Zatem chodzi tylko o to, że ten kredytobiorca nie uzyska aż tak dużego zwrotu pieniędzy, no bo tak naprawdę ta różnica walutowa nie była taka duża. Zapytam tutaj, bo mam oczywiście pytania przygotowane, też od klientów, którzy też nie mogą być dziś na Zoomie. Chyba każdy klient o to pyta, jak wygląda jakby współpraca, czy oni na początku płacą coś, czy dopiero po efekcie. Jak to wygląda? Ja zawsze odpowiadam, że to już indywidualna rozmowa jest z wami, z kancelarią, bo każdy przypadek jest inny, no, ale jakbyście mogli tutaj powiedzieć, jak to wygląda w skrócie.
Zawsze działamy w ten sposób, że mamy zarówno opłatę wstępną, jak i procent od sukcesu, tak? Czyli po wygraniu z bankiem i też to, co jest istotne, to jest to, że zawsze jak wyceniamy taką sprawę, czyli zanim klient podejmie z nami współpracę, ma taką informację, w jaki sposób to będzie rozliczane, jak to wyceniamy i to, że wyceniamy kompleksowe przeprowadzenie tej sprawy, tak? Czyli to nie jest tak, że my jakby przygotowując taką wycenę mówimy, ok, pierwsza instancja będzie kosztować tyle, a później się zobaczy, tylko zawsze mówimy od początku, czyli wezwanie do zapłaty, pierwsza instancja, apelacja, rozliczenie z bankiem, zdjęcie hipoteki z nieruchomości, no bo to też jest ważne, i robimy taką pełną wycenę. Natomiast każdą sprawę tak naprawdę wyceniamy indywidualnie, bo każda sytuacja jest inna, są różne kwoty, są różne, że tak powiem, tutaj kwestie, które wpływają na to. Często dajemy na przykład dwie propozycje rozliczenia, ale jest to kwestia indywidualna. Ja może dodam, słuchajcie, tutaj dla tych osób, które słuchają, dodam to, że no my już wiele miesięcy współpracujemy razem. Dużo jest już klientów, które zdecydowało się na współpracę z kancelarią. I co jest najważniejsze, słuchajcie, analiza waszej umowy jest bezpłatna. I to bardzo sobie cenią klienci, czyli na kontakt do kancelarii i później jak się połączycie z kancelarią, to cała analiza waszego kredytu, tego wszystkiego, czy możecie mieć zwrot, czy nie, jest bezpłatna, a później już, bo tak jak Kuba powiedział, są propozycje. Wrócę, Jacek, do ciebie, bo tutaj mam tak naprawdę ostatnie pytanie, bo to wiadomo, już każdy później się dopyta. Kredyty walutowe dla firm. Jak tu wygląda jakby sprawa? Jacku? Halo, halo? Jacek nam zniknął. Poczekamy chwileczkę. Kuba, może ty jakbyś mógł na początku zacząć. Jacek, może coś tam się wydarzyło. Jakbyś ty mógł zacząć, jeśli chodzi o kredyty te walutowe, ale dla firm. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o firmy, to jak najbardziej jesteśmy tutaj w stanie pomóc. Natomiast trzeba tutaj spojrzeć na to, że często w przypadku... O, Jacek nam zniknął zupełnie. Tak, zaraz się pewnie połączy. W przypadku, kiedy jest sytuacja taka, kiedy mamy ten kredyt zaciągnięty na firmę, to może dojść do takiej sytuacji, że te koszty prowadzenia takiej sprawy będą zdecydowanie wyższe. Wynika to z tego, że w momencie takim, kiedy mamy osobę indywidualną, to taka opłata sądowa wynosi 1000 zł, prawda? Natomiast w momencie takim, kiedy jest to firma, no to tutaj jest 5% od kwoty sporu. Ale to też nie jest takie do końca jednoznaczne i myślę, że Jacek tutaj dokładnie to rozwinie. Jak to pytanie było o firmy i walutowe kredyty. Mhm. Jak wygląda? Jeżeli chodzi o kredyty walutowe dla firm, no to tutaj mamy pewien problem wynikający z tego, że ustawodawca wprowadził sytuację, w której każda kwota dochodzona przez przedsiębiorcę jest obarczona bardzo dużą opłatą od BOS-u. Teraz mamy niestety w naszym kraju sytuację taką, że mamy dosyć mało wyroków dotyczących kredytów walutowych firm, ale wynika to z tego, że barierą wejścia, barierą zainwestowania w to, żeby odzyskać pieniędzy, no jest 5% wartości przedmiotu sporu. Dla przykładu, jeżeli mówimy o firmie, która zaciągnęła zobowiązanie na poziomie 300-400 tysięcy złotych i spłaciła takie zobowiązanie, czyli powiedzmy mamy dochodzone roszczenie około 800 tysięcy, no to 40 tysięcy to jest sama opłata. Teraz klient, który rozpoczyna takie działanie, musi liczyć się po pierwsze z opłatą od POZ-u w wysokości 40 tysięcy plus opłatą za kancelarię, którą jakby za naszą pracę.
I to jest niestety dosyć duża bariera, w której kredytobiorcy bardzo rzadko decydują się na tego typu rozwiązania. Niemniej jednak w naszej ocenie również ci kredytobiorcy powinni zastanowić się nad tym, żeby takie sprawy wytoczyć względem banku, dlatego że mamy już pierwsze wyroki, to są wyroki prawomocne, że nie powinno rozróżniać się osoby fizycznej od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Czyli dla przykładu, jeżeli ktoś jest osobą fizyczną i jest osobą fizyczną, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to jego wiedza w zakresie umów kredytowych, w zakresie tabeli kursowych, w zakresie ryzyka walutowego jest dokładnie taka sama. Nie można rozróżniać osoby, na przykład, nie wiem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie, nie wiem, cukiernictwa, nie wiem, chemikiem jest ktoś, bądź kimkolwiek, ale prowadzi swoją firmę, to jego wiedza będzie dokładnie taka sama, jak będzie to osoby indywidualne. I dlatego sądy apelacyjne przede wszystkim w naszym kraju stwierdzają, że tego typu również są umowami wadliwymi, a my jak najbardziej rekomendujemy takie działania. Okej, słuchajcie, w takim razie na tym etapie kredyty walutowe ja bym zamknął, bo już wy wiecie, kto ma firmę, to wiecie, że już są wyroki. Kto jest osobą indywidualną, tych wyroków jest bardzo dużo. Bardzo dużą skuteczność ma kancelaria. Oczywiście wszystko jest wiadomo związane i tak z ryzykiem, ale no jak widać po historii, klienci są zadowoleni, sprawy są wygrywane. Teraz bym przeszedł do tematu, który, słuchajcie, nie mogliśmy ruszyć go bardzo długi czas, a dzisiaj, słuchajcie, go ruszamy, co chyba największa grupa osób ma, czyli kredyty gotówkowe. No i dobra, i teraz ja, czyli tu widzę, że pani mecenas Milena tutaj będzie z nami pewnie tłumaczyć nam i wyjaśniać, jak to wygląda. Więc ja na dzień dobry się spytam, bo tutaj będzie taki skrót SKD, czyli sankcja kredytu darmowego. Więc poprosiłbym o wyjaśnienie, jak to wygląda z tymi kredytami gotówkowymi. Szanowni Państwo, SKD, czyli sankcja kredytu darmowego, to rzeczywiście dosyć nowa i stająca się coraz bardziej popularna instytucja, która dotyczy, tak jak wspomniał Sebastian, kredytów gotówkowych. To istotne, nie dotyczy ona kredytów hipotecznych. Żeby w ogóle zastanowić się nad tym, czy nasza umowa kredytu podlega możliwości skorzystania z tej sankcji kredytu darmowego, musimy sprawdzić najpierw, czy nasza umowa jest na kwotę poniżej 255 tysięcy złotych. Przeważnie kredyty gotówkowe na kwoty wyższe nie są udzielane, więc praktycznie każda umowa kredytu gotówkowego takiej analizie podlega. O co w tym wszystkim chodzi? A minimalna jaka wartość jest wtedy? Nie ma minimalnej wartości. Okay. Minimalna wartość jest taka, jak po prostu konieczne jest obliczenie, czy kwota, którą można odzyskać dla klienta, jest w ogóle warta świeczki, bo pewnie przy jakichś bardzo małych kredytach gotówkowych ta kwota może być po prostu niezadowalająca, więc natomiast w każdym przypadku indywidualnie analizujemy i wyliczamy, co klient może uzyskać. Proszę Państwa, mamy ustawę o kredycie konsumenckim, która ma zastosowanie do takich właśnie umów, o których przed chwilą powiedziałam. Ustawa ta przewiduje, że w przypadku naruszenia przez bank w treści umowy kredytu albo pożyczki konsumenckiej poszczególnych obowiązków, które są w tej ustawie wymienione, klient może skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Najczęściej przypadek, w którym dochodzi do możliwości skorzystania z tej sankcji, to jest sytuacja bardzo często spotykana, w której bank dolicza do kwoty kredytu prowizję, którą nie wypłaca kredytobiorcy, tylko wypłaca sobie, albo składki ubezpieczeniowe, które są kredytowane również udzielonym kredytem i od tej kwoty bank nalicza odsetki, co jest absolutnie sprzeczne z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim. Skutkiem tego, że
bank nalicza odsetki od właśnie takiej kredytowanej na przykład prowizji albo składek ubezpieczeniowych jest to, że w sposób wadliwy, błędny wskazuje w umowie rzeczywistą roczną stopę procentową i całkowity koszt kredytu. Oczywiście to podlega analizie w każdej umowie, to jest w inny sposób sprecyzowane. Rzeczywiście w tych najnowszych umowach banki już tego unikają, ale przez szereg lat z naszego doświadczenia wynika, że każdy bank stosował właśnie takie zapisy. Na czym to polega? Szanowni Państwo, w sytuacji, w której dochodzimy do wniosku, że bank zastosował te postanowienia, które są niedozwolone, składamy bankowi oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Dla klienta oznacza to tylko tyle, że w konsekwencji spłaca tylko kredyt, kwotę kredytu czy pożyczki, którą bank mu wypłacił. Nie spłaca odsetek, prowizji, składek ubezpieczeniowych czy jakichkolwiek innych opłat, które bank mu w toku wykonywania tej umowy naliczył. Co jest bardzo ważne, jeżeli mamy kredyt w trakcie spłaty, to nasze żądanie polega na dwóch kwestiach. Po pierwsze, występujemy o to, żeby bank zwrócił kredytobiorcy tą nadpłatę, która powstała w wyniku tego, że płacił ratę kapitałowo-odsetkową, czyli również odsetki, i wnosimy, aby sąd ustalił na przyszłość wysokość tej raty poprzez jej odpowiednie obniżenie. W przypadku, w którym kredyt mamy spłacony, to sytuacja jest prosta, bo sumą korzyści klienta są wszystkie odsetki, prowizje i składki ubezpieczeniowe, które wpłacił. To stanowi nadpłatę ponad kredyt darmowy i tej kwoty można żądać w sądzie od banku. Bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o kredyty spłacone. Na ten moment ustawodawca nas ograniczył w ten sposób, że z sankcji kredytu darmowego można skorzystać tylko do roku po wykonaniu umowy. Za wykonanie umowy uważa się całkowitą spłatę kredytu. Dlatego niestety kredyty, które zostały spłacone wcześniej niż rok temu, nie mogą podlegać na ten moment tej analizie. Mówię na ten moment, dlatego że w tych sprawach SKD, które rzeczywiście coraz więcej się ich w sądach pojawia, również tak jak w sprawach frankowych, sądy polskie kierują zapytania do TSUE. I w lipcu bodajże tego roku sąd w Łodzi skierował takie pytanie, w którym poprosił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej między innymi o sprecyzowanie, czy aby na pewno ten roczny termin, który ogranicza konsumenta w możliwości skorzystania z tej sankcji, jest zgodny z dyrektywą 93/13, która dotyczy ochrony konsumentów w umowach z podmiotami rynku finansowego. Na ten moment jest to jeden rok, w przyszłości, znając prokonsumenckie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie wykluczamy, że to ustawodawstwo w tym zakresie się zmieni. Mała tutaj pauza, bo pytanko. Tak? Jeżeli wziąłem kredyt 4 lata temu gotówkowy i nadal go spłacam, to jestem klientem, który może się zgłosić do was, tak, żeby zobaczyć, zerknąć. Okej, okay, super. Tak. Ale teraz bardzo dużo klientów bierze kredyty gotówkowe na telewizor, na telefony, na laptop, na, o Jezu, wiele rzeczy. Czy to też, o tym też mówimy? Tak, o tym też mówimy. Tylko tak jak wspomniałam wcześniej, kwestią przy takich małych, no oczywiście komputer to może być różna kwota, prawda? Bo to może być 2000 zł, a może być 15, tak? Dam przykład. Na przykład jest sytuacja, bo znam osobiście akurat tą sytuację, gdzie jest wzięty był telefon w jakiejś firmie telekomunikacyjnej, tak, który kosztował tam przykładowo 7 tysięcy, jakieś tam zaistniały problemy. Dzisiaj ta kwota do spłaty i windykacja jest w kwocie 20 tysięcy. Jak to się ma do tego? Jak najbardziej taka umowa podlega analizie pod kątem sankcji kredytu darmowego. Zachęcamy do tego, żeby taką umowę poddać analizie. I to w tym przypadku może wchodzić w grę nie tylko kwestia wliczenia prowizji do kwoty kredytowanej, ale również sam sposób określenia odsetek, bo to również jest sprecyzowane już w ustawie. Odsetki, czy w ogóle pozaodsetkowe też koszty kredytu konsumenckiego nie mogą przekraczać określonej kwoty, jeżeli chodzi o stosunek do kwoty pożyczonej, tak? Więc jak najbardziej w takich sytuacjach również zapraszamy do kontaktu i do przesłania tej umowy do analizy.
Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera bardzo dużo wymogów, tym samym jest dużo, krótko mówiąc, punktów, w których bank może norm w stosunku do klienta nie spełnić. Okej, a jak to się ma do śmieciowych parabanków, tak? Czyli chwilówek i tak dalej? Te umowy również podlegają takim samym rygorom i ma do nich zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim, a tym samym sankcje kredytu darmowego. Jak najbardziej również. Super. Więc no, sami wszyscy słyszeliśmy. Dobrze, to ja mam tu pytania. Czy jest orzecznictwo już? Czyli podstawowe pytanie. Tak, nie ma tego jakoś bardzo dużo, ale jest. Jest orzecznictwo, które jest w większości dla konsumentów korzystne. Ciężko tutaj tworzyć jeszcze statystyki, bo tak jak mówię, sądy mają dosyć dużo wątpliwości w tych sprawach, o czym świadczy to, że kierują na przykład zapytania do TSUE z prośbą o sprecyzowanie, czy nasza polska ustawa, jak ją rozumieć w świetle przepisów europejskich. Więc jak najbardziej orzeczenia są. Warto jest zastanowić się, jeżeli się poddaje pod rozwagę zbadanie swojej umowy pod kątem sankcji kredytu darmowego, tutaj przestrzegam bardzo przed, bo widziałam takie umowy, klienci do nas przychodzili z takimi umowami, gdzie jakieś firmy proponowały im odkupienie roszczeń związanych z tym, z tymi sankcjami, gdzie tak naprawdę nie było żadnej gwarancji, że klient uzyska jakąkolwiek kwotę, są podpisywane jakieś cesje. Bardzo przed tym przestrzegam, a mówię o tym dlatego, że jak widzę, że sprawa jest przegrana, to zazwyczaj jest to sprawa, w której nie wystąpił klient, czyli sama strona umowy kredytu, tylko jakiś podmiot, który w drodze cesji nabył te roszczenia i sądy często oceniają tę sytuację jako sprzeczne z celami po prostu ochrony konsumentów, bo nie chroni się wtedy konsumenta, tylko jakąś firmę, która nie wiadomo ile temu konsumentowi wypłaciła środków z tego tytułu, że nabyła tę wierzytelność, tak? Więc jakbym miała powiedzieć o przegranych sprawach, to ja widziałam takie właśnie wyroki, w których firmy tego rodzaju skupujące wierzytelności przegrywały sprawy na zasadzie, że nie są konsumentem i ta ochrona w takiej sytuacji, sąd tej ochrony po prostu nie przyznaje. Co do kredytów gotówkowych nie mam więcej pytań, bo dla mnie rzecz jest oczywista. Dla każdego, kto właśnie wysłuchał, czy to Jacka, czy pani mecenas, że obojętnie jaki macie kredyt, po prostu napiszcie do kancelarii, wyjaśnijcie swój problem, kredyt, pokażcie umowę, a nuż słuchajcie, to są wasze pieniądze, żeby była rzecz jasna. I czy to będzie 1000, 5, czy 50 tysięcy, a może 100, a nawet i więcej, bo są historie paromilionowe, więc słuchaj, a okazuje się, że klienci nawet nie mają pojęcia, machają ręką, że a to ja z nimi już nie będę walczył. To są wasze pieniądze, możecie je na wakacje wydać, gdziekolwiek, więc czemu nie? Czemu nie macie spróbować? Pani mecenas, jeżeli jeszcze pani ma coś do dodania, to proszę uprzejmie, chyba że przechodzimy do WIBOR-u, bo wszyscy, co to jest ten WIBOR, co to jest ten WIBOR? To może tylko jeszcze jedno zdanie w zakresie tych sankcji kredytów darmowego. Mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj analizowałem umowę klientki, która w przypadku kredytu gotówkowego, który no nie był duży, bo to są znacznie mniejsze kredyty niż kredyty hipoteczne. Natomiast w przypadku kredytu rzędu 35 tysięcy złotych spłaciła bankowi 83 tysiące, więc różnica pomiędzy sumą spłaconą a kwotą kredytu to jest to, co można uzyskać w sądzie, żeby tytułem sankcji kredytu darmowego, więc wcale te kwoty w przypadku kredytów konsumenckich często nie są takie małe, jak się może wydawać, dlatego warto z takiej analizy skorzystać i po prostu rozważyć, czy nie skorzystać ze swoich praw. Bardzo dziękuję. Dokładnie. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że te analizy wykonujemy bezpłatnie i tak naprawdę, jeżeli ktoś, że tak powiem, prześle nam tylko skan swojej umowy, dane oczywiście można zasłonić, nie potrzebujemy ich na tym etapie, dopiero w momencie takim, jeżeli ktoś się zdecyduje z nami na współpracę, no to będzie musiał podesłać nam taką umowę z danymi, natomiast do samej analizy te dane nie są nam zupełnie do niczego potrzebne. Ja dosłownie za chwilkę, jak przejdziemy do WIBOR-u, za chwilkę na czacie, to każdy może sobie skopiować, wyślę informacje, gdzie możecie zgłaszać swoje sprawy po prostu. Dobrze, w takim razie WIBOR. Jak to jest, słuchajcie?
wszyscy czekają na pierwsze prawomocne wyroki. Wszyscy są już gotowi, wszyscy mają przygotowane umowy. Sąd Okręgowy w Częstochowie zadał pierwsze pytania prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc wszyscy czekamy właściwie na to, ażeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że tak, te umowy są wadliwe. I wtedy jak te umowy, jak już Trybunał Sprawiedliwości potwierdzi to, co my mówimy już od kilku lat, no to wydaje się, że lawina pozwów po prostu wysypie się na wszystkie sądy w naszym kraju. Natomiast my już teraz właściwie dla tych osób, które są najbardziej odważne, dla tych osób, które już są gotowe na to, żeby zrobić coś ze swoją umową, bo wierzą nam w to, że te umowy są na tyle wadliwe, że nie powinny być w taki sposób skonstruowane, że klient, który podpisuje tą umowę, tak naprawdę oddaje się dobrowolnej decyzji banku w zakresie zmienności oprocentowania, zmienności tego WIBOR-u, czyli jakby podstawy, na mocy której bank ma prawo powiększyć nam po raz kolejny ratę kredytu w kolejnym harmonogramie, który otrzymujemy, tak? Czyli jakby klienci tak naprawdę co 3 lub 6 miesięcy, my mamy WIBOR 3M albo WIBOR 6M, 3-miesięczny, 6-miesięczny, dostają nowe harmonogramy. W tych harmonogramach raty idą do góry, patrzą na comiesięczny odczyt prezesa Narodowego Banku Polskiego, on utrzymuje, że wszystko, stopy procentowe są na takim samym poziomie, no a to dlaczego w takim wypadku te raty nam rosną? No i teraz te raty rosną dlatego, że podpisaliście Państwo, podpisana została umowa, na mocy której daliśmy Państwu, bank otrzymał taką możliwość, aby dobrowolnie kształtował sobie właśnie tą stawkę referencyjną WIBOR bez jakiejkolwiek konsultacji z kredytobiorcą. Teraz my dzisiaj możemy powiedzieć, że nam się to nie podoba, my możemy tupać nogami, możemy powiedzieć, że to jest złe, dlaczego banki nas oszukują, no ale dopóki nie zakwestionujemy tego przed sądem, dopóki nie oddamy tej sprawy do sądu, żeby sąd powiedział, że nie może tak być, nie może być tak, że bank sam przez kolejne 30 lat będzie ustalał tą stawkę referencyjną, która ma po prostu jakby ogromne znaczenie w zakresie tego, jak kształtują się raty naszego kredytu. Teraz jeżeli sąd stwierdzi, że faktycznie nie może tak być, że jedna strona stosunku zobowiązaniowego, jedna strona umowy ma tak ogromną moc w tym, żeby kształtować zobowiązanie drugiej, no to tak naprawdę ta umowa pozostaje nam do spłaty tylko i wyłącznie w zakresie kapitału oraz w zakresie marży, która została wyszczególniona zazwyczaj kwotowo w tejże umowie. A zatem odchodzi nam jakieś 75-80% odsetek, które wynikają ze stawki referencyjnej WIBOR. Okej. Mam tu oczywiście pytanko, jakie korzyści mogą klienci, unieważniając wskaźnik WIBOR, jakie mogą mieć korzyści? No, to jest właśnie to, co powiedziałem w ostatnim zdaniu, czyli jeżeli mówimy, że pożyczony mamy kredyt w wysokości 200 tysięcy złotych, odsetki od tego kredytu to WIBOR plus marża, a na ten WIBOR plus marża to jest powiedzmy 100 tysięcy, tak? No więc zazwyczaj to jest 80% z tej kwoty odsetek to jest WIBOR, 20% marża, a zatem patrząc na taką konstrukcję, to, co kredytobiorca może zyskać, to jest to, że nie będzie musiał zapłacić tych 80 tysięcy z tytułu właśnie tej stawki referencyjnej, a jedyne, co będzie musiał spłacić do banku, no to jest pożyczony kapitał oraz marża, która została wyliczona w tej umowie. Dobrze, słuchajcie, osoby, które są na żywo z nami, czy macie jakieś pytania? Możecie na czacie napisać albo po prostu się odmutować i zadać pytanie. Chyba nie ma pytań. Pewnie
indywidualnie każdy, kto już będzie zainteresowany, napisze do Was. Ja mogę jedynie z mojej strony podziękować Pani Milenie, Kuba Tobie, Jacku Tobie, wszystkim, którzy byli na żywo z nami, a osoby, które słuchają tego nagrania, no po prostu wykorzystajcie, powtórzę to, co wcześniej powiedziałem, to są Wasze pieniądze, okazuje się, że przez lata, no słuchajcie, ja też brałem kredyty, nigdy nie czytałem tych umów, bo taki gruby spis jak książka umów, nigdy nie było na to czasu, wiedzy, a co najważniejsze, wiedzy. Szybko, szybko, szybko. No i spłacaliśmy, machaliśmy ręką na to, a dobra, to już jakoś minie. A słuchajcie, tak naprawdę lata mijają. W niektórych przypadkach dwa razy więcej się spłaca kredytu. Ja rozumiem, że banki pożyczyły pieniądze, ale żeby tak oszukiwać czasami przysłowiowo też, no powiedzmy sobie szczerze, klienta, i to w tysiącach, w dziesiątki tysiącach klientów. Słuchajcie, i tylko Bogu dzięki, że są kancelarie, takie jak Kuby Kancelaria, są prawnicy jak Jacek i pani Milena, że mogą nam swoją wiedzą użyczyć tego wszystkiego i pomóc w odzyskaniu po prostu mniejszej, większej części pieniędzy. Więc zapraszam do kontaktu i miłego wieczoru życzę wszystkim i dziękuję za spotkanie. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. I don't know.